są te działki przy Waszym Ktoma, gdzie około 25 lat temu Świadkowie Jehowy mieli salę królestwa. Ja też tu miałam wykłady biblijne, proszę Państwa. Nawet żeśmy w czasie przerwy pomiędzy wykładem a strażnicą weszły i pieśń zaśpiewały. Numer 5 w starym śpiewniku. Nie co, tylko pobłogosław nam w zebrania. Pobłogosław nam w zebrania, dodaj nam jakiegoś. Ponad 3-4 głosy. Teraz już nie ma tej sali królestwa. Tam ta świetlica to może jeszcze jest, ale Świadków Jehowy w ogóle tutaj w Warszawie nie ma, także nie ma tu co. Mohery handlują, jak Państwo widzą, że w tym uniwersalnie to może potem będzie więcej mieci. Ale ten sklep spożywczy to taki biedny, rzeczywiście bardzo mało ludzi, bardzo mało chętnych. I co? I dopiero potem po południu się tak zbiorą, przyjdą, wejdą, zejdą. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, to w tych takich, ja wiem, czy prywatnych, czy półpaństwowych jeszcze, bo to chodzi o uniwersum, ludzi po południu będzie więcej, no ale tam na Trzembeka całe roje. I ta kiełbasa jest droga, jest 3 razy droższe, też makarony, ale ze wsi tam przyjeżdża z Karczewia, od strony Mareczka, tak, od strony Mińska Mazowieckiego, od strony Otwocka, to oni tam mogą kupić 3-4, czy tam jeszcze zahaczą, będą na jubilerskiej w Auchan. Nie Wola Park, tylko Auchan jubilerska. Tu znowu Carrefourek. Carrefourki to są chyba teraz najlepiej wyszły, bo ludzie normalnie mogą tam kupić. Nie wiem, czy to może staruszki, czy kto tam oszczędza, bo rozrzutność na tych bazarach jest wielka. No jak ona mówi, że na przykład nogi, ćwiartki po 7,90, jak można kupić 2 razy taniej w normalnym sklepie, to przecież jakie ona ma te nogi, nie są lepsze. Tutaj jest służba zdrowia, może jak nie Szydło, to może Morawiecki doprowadzi służbę zdrowia do jakiejś tam kultury. To widzimy, że z tramwaju robimy zdjęcia starego, ten dom też stary, już taki. Galeria Milano, proszę Państwa. Daj Boże, w poniedziałek będzie wernisaż Galerii Milano, bo dzisiaj w soboty to nie bywa u niej. Tam na Berezyńskiej u Van Golika bywa w sobotę, ale my dzisiaj na wernisażu to praktycznie wcale czasu nie mamy. Zobaczmy dalej tu. No. I przez Wisłę jedziemy, proszę Państwa. Także takie krótkie kilku minutów. Tak, linia purystyczna, linia purystów. Przypomnij, niech nam ta linia purystyczna, że my mamy wyjść na moście, mamy wyjść przy ulicy Dobrej. Jedziemy do ulicy Dobrej. Następny przystanek, most Poniatowskiego.